anonimizacji mojego wizerunku, bo tak właśnie należy postępować, kiedy jest się osobą niewinną. Także proszę, wszystkie moje wizerunki, proszę, żeby były no, pełne, wszystko pełne. Ja jeszcze pytam, a pan jest dzisiaj jako radny? Znaczy tak, że pan jest zawieszony. Jestem zawieszony w pełnieniu funkcji starostwa, czyli starostwem de facto dalej jestem, ale w chwili obecnej nie mogę podejmować żadnych decyzji. Ale starostwem jestem, nie mogę powiedzieć obowiązku, ale starostwem jestem. Bardzo proszę o cierpliwość, powiedzieć. I radny jestem pełny w określeniu, że mam wszystko głosowanie. Jeszcze do precyzowania prawnego tego przejęcia kompletu pana obowiązków. Czy to się jakoś rozjaśniło? Tak, udało się. To już w tej chwili pan Jacek ma pełny zakres obowiązków mojej odpowiedzi. Oczywiście my na to piszemy to zażalenie na to, na te sankcje, bo one są bardzo dotkliwe, niewspółmierne do mojej niewinności, dlatego w tej chwili piszemy zażalenie. Zobaczymy, jakie jest coś na to. Dobra, dziękuję. A w razie czego będę mógł coś udzielić państwu, no wybaczcie, ale ze względu na moje dobro osobiste. Ja zawsze chętnie udzielam wywiadu na prawdę.